Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo gorąco w ten chłodny sobotni poranek przywitać na pokazie palenia węgla, paliw stałych w kotłach, najprostszych kotłach domowych. Tutaj pokaz będzie realizował pan Wojciech Treter, przedstawiciel portalu Czyste Ogrzewanie. Cała prezentacja będzie składała się z dwóch części. Z części praktycznej, tutaj na zewnątrz, i druga część, część merytoryczna, to znaczy będzie wyświetlona, prezentacja w sali konferencyjnej tutaj pobliskiego budynku Urzędu Gminy. Ja ze swojej strony, jako przedstawiciel Urzędu Gminy, chciałbym Państwu przypomnieć, że ten sposób, w niektórych przypadkach pozwalający ograniczyć zużycie paliwa, jak i ograniczający zadymienie, ale w żaden sposób nie można go traktować jako konkurencję do programów dotyczących wymiany pieców. Przypominam, że zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową każdy mieszkaniec posiadający w swoim budynku kocioł na paliwo stałe, który nie spełnia norm tam określonych dla kotłów, jest zobowiązany do 2022 roku ten kocioł wymienić. Jeżeli posiadają Państwo kotły, które są sklasyfikowane w klasie drugiej, w klasie trzeciej i czwartej, to ta wymiana może nastąpić ma nastąpić do 2026 roku. Ta prezentacja jest związana z potrzebą tutaj, którą zauważyliśmy, realizując kontrolę palenisk. Być może u części z Państwa już z takimi kontrolami się pojawiliśmy. Jeżeli się nie pojawiliśmy, to pewnie u części się pojawimy. A mam na myśli to, że wiele zgłoszeń dotyczących palenia odpadami domniemanego nie potwierdza się. Są spalane w kotłach prawidłowe paliwo, czyli węgiel, drewno, ale są spalane być może w sposób nieprawidłowy, być może te kotły są nieprawidłowo rozpalane. Dlatego tutaj Rada Gminy, Urząd Gminy na wniosek tutaj mieszkańców zorganizowała ten pokaz. I na koniec mojego tutaj przywitania chciałbym przypomnieć, że nasze kotły domowe mamy użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Nie wszystkie kotły nadają się do palenia od góry. Głównym tutaj czynnikiem, który wskazuje, czy taki kocioł będzie funkcjonował przy takim paleniu, czy też nie, jest miejsce wylotu spalin. Jeżeli... To ja wyjaśnię w detalach. Tak, tutaj pan specjalista wszystko dokładnie wyjaśni, ale chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie nie możemy podchodzić tak bez myślenia i w każdym kotle palić tak jak tutaj. Musimy najpierw swój kocioł zbadać, dopytać pana, pan będzie odpowiadał na wszelkie tutaj pytania i dopiero potem proponuję przystąpić do prób. Oddaję głos panu Wojciechowi. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Pierwsze co, to zapraszam tu jak najbliżej, ponieważ pierwsza część będzie polegała na tym, żeby Państwo mi na ręce patrzyli dosłownie. Przede wszystkim to dziękuję za liczne przybycie, bo rozumiem, zimno, można wysiedzieć w domu, a tutaj Państwo przyszli, czas poświęcą i mam nadzieję, ta inwestycja się opłaci, że to się zwróci na pewno, bo tak jak tutaj Pan mówił, jest... Tu nie chodzi tylko o ekologię, też ekonomia jest to mocno wplątana. Ten piec sobie rozpalimy tradycyjnie, ten sobie rozpalimy od góry. Bo będę palił w dwóch identycznych piecach ten sam węgiel z tego samego worka. Sobie ładuję węgiel. To jest akurat węgiel Orzech, kopalnia Piast. Z Wrocławia przyjechał, no ale podobno jest to ta kopalnia. Taki najgorszy nie jest, widać, że ja tutaj biorę specjalnie, żeby jakiś miał mnie nabrać, żeby nie było, że tutaj poszedł miał, a tam nie poszedł. Takie większe sztuki to ja sobie tutaj powyrzucam, dlatego że one są za duże do tych pieców i będzie się kiepsko palić. Mam przygotowane suche drewno, akurat sosnowe. I mam taki trik ostatnio opracowany, że biorę sobie garść, tykam pionowo węgiel na środek. O! Sobie jeszcze trochę obłożę takim drobnym węglem. To jest prawie jak ognisko, chociaż nie do końca.
takie trochę zakopane w węglu, żeby to będzie miało na celu to, żeby to się szybciej zapaliło. Oczywiście można by tak też, jak jest zresztą w ulotce narysowane, żeby przykryć drewnem całość, chociaż przy tym sposobie akurat tego drewna trochę mniej schodzi, a rozpalenie jest pewniejsze, dlatego staram się to ostatnio pokazywać, żeby tak robić, bo może to i lepiej działa, nie? No to się przekonamy. Teraz sobie jeszcze układam dookoła trochę takiego drewna. Oczywiście im więcej go dam, tym większa szansa, że to się bez problemu zapali, bo oczywiście podpalenie od góry jest trochę trudniejsze, ponieważ idzie nam ogień do góry, tak nie grzeje nam tego paliwa pod spodem tak mocno, dlatego trzeba by tutaj rozpałki dać więcej niż się wydaje. Właśnie najczęściej trudność, jaką ludzie mają na wstępie, to jest to, że im się nie rozpala. No i mówią, no co to, oszukali, nie działa. A tymczasem to jest kwestia taka jak z jazdą na rowerze. Jak człowiek umie jeździć z bocznymi kółkami, potem mu boczne kółka odkręcają, no i nagle się zaczyna wywracać, a to jest niby ten sam rower. Tak samo jest tutaj, ten sam piec, to samo paliwo, no ale rozpalanie działa no trochę inaczej. Dlatego trzeba tej rozpałki na początku nie żałować. A potem jak już przyjdzie wprawa, to się spala mniej do drewna i generalnie ja paląc tak 9 lat nie odczułem, żebym miał na rozpałce miał straty, bo większe są oszczędności opału właściwego. A to może jeszcze będzie okazja potem pomówić. I teraz sobie daję rozpałkę, jakąś taką podpałkę kominkową akurat, żeby mi tu ładnie szło. No w warunkach domowych to może być jakiś kawałek kartonu, bo to jest niby... Dobra, bo to są dwie sztuki, groszowe sprawy, a będzie pewny start. No i co? I teraz ten śmieszny stosik będę podpalał. To może jeszcze dla wyjaśnienia, nie wiem, pewnie Państwo tutaj widzą, jak to jest, na spodzie był węgiel, tak jak wszystko układałem po kolei, potem jest taki sadzona garść patyków, obłożone to jest wszystko jeszcze raz drewnem. Na wierzch rozpałka i teraz sobie to podpalę, żeby to się przez chwilę tu rozpaliło. W międzyczasie zajmę się drugim piecem i tu już może zobaczymy jakieś pierwsze efekty, że to się będzie palić. Oczywiście ja tutaj sobie robię to wszystko tak od góry, w domowym kotle trzeba będzie to zrobić przez drzwiczki prądowe. I co? Aha, no i tutaj... Przepraszam bardzo, tak. Jak nadmuch jest od spodu... Tak. Jak nadmuch jest od spodu, to jest dokładnie ta sama sytuacja, jak tutaj tak powietrze idzie od spodu. Tak? Ja to wszystko będę wyjaśniał tam na sali, bo to tak trudno tutaj też słownie mówić, że tam będzie tu moc. To jest typowy piec taki, a jak tak. Nadmuch właśnie... Tak. No właśnie, to jest właśnie ciekawa rzecz, że wszystkie kominki, takie piece, takie kotły z nadmuchem, na górze, na dole, one większość ma ten sam układ obiegu tego powietrza i spalni w środku. To wszystko jest i w ulotce i będę też o tym mówił, ale tu zaraz, żeby dokończyć odnośnie rozpalania. Na wstępie, jak się właśnie podpala to drewno, to dobrze jest tam sobie drzwiczki, o, te górne uchylić trochę, żeby tu był takie trochę lekko dmuchane to drewno, chociaż ja tutaj mogę w sumie zrobić tak, o, tędy sobie puszczę chyba, działać może będzie, ale żeby było bardziej obrazowo, to o, uchylę sobie tutaj. Oczywiście jak się wychodzi z kotłowni, to już po rozpalaniu tego drewna to się powinno wszystkie drzwiczki pozamykać. Stawię te dolne otwarte, dlatego że tutaj mam... No bo muszę, nie mam tutaj jakiejś takiej klapki do luzowania powietrza. Mam taki dziwny wichajster, który nic nie robi w sumie. Jak zamknę drzwiczki, to się nie chce palić. Natomiast zajmiemy się teraz drugim piecem, no to rozpalimy standardowo. Tak jest też to, co Państwo znają, to co jest zapisane w wielu instrukcjach kotłów, że to jest jakby normalka, tak się pali. A się okazuje, że ten sposób podpalania od dołu i dokładania potem na żar, to jest właśnie przyczyna kopcenia, bo nie jest tak, że mamy jakiś najgorszy węgiel, który kopci i potem jest ten najdroższy, który nie kopci. Nie, to wszelkie ekogroszki, nie ekogroszki, one wszystkie swoją bezdymność ewentualną opierają na tym, że są poprawnie spalane. Jeżeli są poprawnie spalane w nowoczesnym kotle, to tam emisja jest najniższa, efektywność jest najwyższa. A w takim kotle starym czy piecu cały ten, większość tego smrodu, dymu pochodzi z tego, że podpalamy niewłaściwie. I teraz będę to pokazywał od zera, tak samo jak tutaj. Czyli tu idzie drewno na spód, tak samo podpałka, też nawet tyle samo. I to sobie zasypuję węglem. Koniec. Nie, no nie, no, prawie.
gotowe. I tak samo podpalamy. Co widzą? Te same piece, ten sam opał. A jaka różnica? No bo w każdym węglu, w każdym drewnie mamy, dokładnie to węglu jest 1/3 smoły. Właśnie tej, która tu odlatuje. I teraz od nas zależy, jak rozpalimy, to albo tę smołę spalimy, albo ją wyrzucimy kominem. Jest dym. No i ludzie myślą o plastiki. Ja tej chwili nie będę dementował, że prawda, no bo to widać, ile tych plastików jest latem, ile zimą. One są owszem spalane, ale to jakby nam często przesłania ten problem właściwy, czyli to, że jest węgiel czy drewno kiepsko palone. Bo ja bym tutaj mógł nawet podpalić pełny piec plastików, to by było no nie za dobre, ale by Państwo zobaczyli, że to nie kopci tak jak to. Co nie znaczy, że nie truje tak jak to. No, truć będzie bardziej. Trzeba też zwracać uwagę przede wszystkim na poprawne palenie paliwami właściwymi. Dobra, to tutaj mamy tak. Rozpala nam się od góry elegancko. Drewno się już zajęło, więc ja w tej chwili tak robię ciach. I teraz będzie się tylko od dołu sobie szło powietrze. I tu w zasadzie można powiedzieć, że to się będzie tak właśnie zajęło. A jeszcze dla pewności dorzucę parę patyków. I ktoś by powiedział, że a to 15 minut tylko się kopciło i co tam sąsiad, masz problem. Na te 15 minut to jest 1/3 paliwa, która poszła. Palenie od góry nie jest jedynym sposobem, żeby palić bez dymu. O tym jest też w ulotce napisane na pierwszej stronie. Właśnie jak się podpali od góry węgiel lub drewno, to grzeje się, podgrzewa się, pali się tylko ta warstwa na wierzchu, a cała reszta paliwa zostaje zimna. Dopiero jak płomień schodzi w dół, to on stopniowo wypala te gazy i dlatego takie spalanie jest bliskie bezdymnego, bo nie podgrzewa nam się naraz cała fura paliwa. Czyli tak jak z chemii wiemy, jak jest nadmiar paliwa, niedobór tlenu, nie da rady spalać poprawnie. Tak samo tutaj jest. Kiedy podpalamy od dołu, tworzymy ten nadmiar paliwa, czyli nadmiar palnych gazów, one się nie mogą dopalić, no i mamy większość paliwa wyrzuconą. Natomiast podpaliliśmy od góry, to jest jeden ze sposobów, żeby to rozpalanie paliwa spowolnić. I w efekcie tego, jak podpalamy tutaj w tym przypadku od góry, dopalając te gazy, tak naprawdę te pierwsze godziny grzania, kiedy jest właśnie to schodzenie płomienia do rusztu, do wypalenia tego węgla lub drewna, mamy tak naprawdę gratis prawie, że. Bo wypalamy te gazy, które normalnie byśmy wysłali kominem.